W tym wideo opowiem Wam moje osobiste spostrzeżenia, jakim była Product Launch Formula Live Event w Scottsdale w Arizonie. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki ze strony videomarketing.pl. Product Launch Formula według mojej wiedzy jest najlepiej sprzedającym się produktem marketingu internetowego na świecie, więc kiedy jej twórca Jeff Walker zaoferował za symboliczną opłatą udział w tej imprezie, po prostu nie zwlekałem ani chwili. No chociaż związało się to z załatwieniem wizy amerykańskiej, no oraz, bądźmy szczerzy, pierwszą w moim życiu wyprawą do Arizony i Stanów Zjednoczonych w ogóle. Samo wydarzenie miało miejsce w bardzo sympatycznym hotelu Hilton, DoubleTree Resort, Scottsdale. No, podziękowania tutaj dla Paris Hilton za ostatnią wizytę w Polsce. O cenie pokoju lepiej nie wspominać, trochę drogo dla Polaków. No tym niemniej Jeff Walker mile zaskoczył podczas tego eventu. Miało ono poniekąd formę warsztatów, każdy krok po kroku opracowywał launch dla swojego produktu, następnie konsultował się ze współuczestnikami oraz tak zwanymi PLF Platinum Managerami, czyli takimi troszeczkę bardziej znającymi ten produkt po osobistym szkoleniu Jeffa. No cóż, dla tych, którzy nie znają Product Launch Formula, takie krótkie przypomnienie. Generalnie chodzi tutaj o stworzenie listy adresów e-mail, nawiązania pozytywnych relacji ze swoimi czytelnikami, z reguły poprzez newslettera, a następnie poprzez właściwą sekwencję wysyłanych maili, sprzedaż produktu, no szczególnie dobrze sprzedają się tutaj produkty cyfrowe. Oczywiście nie obyło się tutaj bez opisu takich case study, kilku przypadków w typowo amerykańskim stylu, czyli od pucy buta do milionera. Kilka osób odniosło tam naprawdę sukces, prawdziwy sukces i miałem nawet okazję z nimi porozmawiać face to face. Całość była przerywana występami innych zacnych gości z branży marketingu internetowego. Z ciekawszych mówców przychodzi mi tutaj do głowy Brandon Bouchard, Mary Smith, Clay Collins, no kilku innych. Była też, jako że zajmuję się marketingiem wideo, interesująca dla mnie osoba znająca się na produkcji filmów wideo, jakaś miejscowa gwiazda telewizyjna i udzieliła ona kilku praktycznych wskazówek. Uczciwie należy przyznać, że najciekawszym miejscem był bar. Zwykły bar w tym hotelu. No, na takiej imprezie, na takich imprezach jest to doskonałe miejsce do nieformalnych spotkań, wymiany doświadczeń, czy nawiązania późniejszych znajomości. Warte to nawet było piwa za 6 dolarów za butelkę, prawda? U nas tylko w Guinnessie we Wrocławiu tak drogie piwo, a tam jakiś miejscowy kwaśniak też za 6 dolarów. No, poznałem tam parę ciekawych osób, między innymi Jimmy'ego z Mountain View, Stronghold of Google, który profesjonalnie już od 30 lat zajmuje się tworzeniem filmów, wideo. Mam nadzieję podtrzymać tą wiadomość. Człowiek tam niewiele starszy ode mnie, natomiast z dużą wiedzą na temat praktycznego tworzenia filmów, wideo. Kilka dni w Arizonie minęło bardzo szybko. Mam jeden produkt, który chciałbym właśnie sprzedać używając PLF. No tak szczerze mówiąc, to po prostu muszę się zabrać do roboty, bo w tej chwili sprzedaję go na zasadzie hope marketing, prawda? Czyli jest wystawiony na stronie, kto się zgłosi, no próbuję mu sprzedać, prawda? No na sam koniec, cóż, mogę Wam tylko za chwilę zaprosić do obejrzenia kilku migawek z samego zdarzenia, widoczków z prześlicznej Arizony oraz komentarzy na jego temat. Także bye bye. Mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia. Arizona jest naprawdę cool. No, zanim jeszcze dalej pokażę to zdarzenie, pokażę Wam kilka gadżetów, które stamtąd przywiozłem. O, proszę zobaczyć. To jest taka plakietka,
która była wręczana każdemu uczestnikowi. Oczywiście można było sobie za $500 kupić VIP dinner i tak dalej, ale powiedzmy jest jakieś poświadczenie, że tam byłem. To jest książka za jedyne $23. Kupiłem sobie na lotnisku, żeby poczytać troszeczkę o tej Arizonie. Lubię poczytać tam, gdzie jadę. Oczywiście koszulka Arizona, proszę zobaczyć. I kubek, no wprawdzie nie z Chin, ale z dalekiego chyba z Tajlandii. I prezentującym naszą Arizonę, także dzięki jeszcze raz. Za chwilę puszczę Wam jakieś takich parę migawek. No, także bye bye. Cześć. So anyway.